I Kamil Klimczak, witamy Państwa serdecznie. Tym razem to znowu inne rozwiązania techniczne. Mam nadzieję, że Państwo nam wybaczą, nawet jeśli one nie będą idealne, ale naprawdę się staramy, żeby tutaj utrzymywać najwyższą jakość naszych usług. Mam nadzieję, że są Państwo do tej pory zadowoleni z warstwy merytorycznej, no a z warstwą techniczną walczymy i jako tutaj główny magik od tych technikaliów muszę Państwa zapewnić o jednym, ta walka nigdy się nie kończy. Ta walka się nie kończy, chociaż następny przegląd zamierzamy nagrać w luksusowych warunkach w Łodzi. Proszę Państwa, parafrazując nazwę pewnego kanału, a nagrywamy 13 maja w Dzień Fatimski, dokładnie w tym momencie kończy się konsekracja Kościoła Matki Bożej od Aniołów w miejscowości Pueblo koło Mexico City, ale o tym powiemy już później, bo trzeba by, także Państwo się trochę uzbroją w cierpliwość. Jak Kościół podobno jest piękny w stylu, jak wiemy, jest w stylu neokolonialnym. Więc proszę Państwa, rozlało się po internecie trochę różnych refleksji na temat koronacji Karola III, oczywiście nie króla Polski, tylko ani nie króla świata, tylko króla malejący, kurczący się Wielkiej Brytanii, ale to oczywiście chodzi o kontekst katolicki, chociaż jak to widzimy, jest to wydarzenie popmedialne i zewsząd komentowane. Otóż tak, wielu konserwatystów podniecało się koronacją nowego króla Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, mając za anturaż pewnie klimaty średniowieczno-katolickie. No i oczywiście w porównaniu z pseudokoronacją króla Niderlandów przysięgającym na konstytucję, pomazanie świętymi olejami pomazańca może wzbudzać pozytywny entuzjazm, ale to nie są święte oleje, proszę Państwa, bo świętość pochodzi od świętego apostolskiego i katolickiego kościoła. Wszystko inne to atrapa. I Anglicy, a w zasadzie następca tronu, czyli książę Karol, zdawał sobie z tego całkowicie sprawę i do aktu koronacji, że to, i to jest rzecz, którą niewielu wie, to jakoś się nie przebija do mass mediów, użyto oleju krzyżma poświęconego przez schizmatyckiego patriarchę Jerozolimy. Jest to pierwszy raz od roku 1685, kiedy koronowano Jakuba II, więc olej jest prawdziwy, choć schizmatycki. No nie jest to katolicki, tak w tym sensie. No i ale co jeszcze bardziej ciekawe, krzyż procesyjny, po raz pierwszy użyto krzyża procesyjnego, bo tego nie było wcześniej, jakby wszczepiono, czy włożono w tą całą złote oprawy, prawdziwe relikwie Krzyża Świętego danego przez Franciszka. Także jak Państwo obserwowali, następca tronu pojawił się w Rzymie i zrobił sobie taką rozmowę na tle kopuły Świętego Piotra. Nie wiem, czy pojechał podziękować, no nieważne, ale jest faktem, że on wiedział, że takie relikwie winny być, bo w kilku rytach koronacyjnych krzyż procesyjny zawsze występuje. A tutaj mamy jeszcze relikwie. No więc proszę Państwa, zanurzeni w zwyczaj, tradycje, konwenans, Anglicy odrzucili agresywne sekciarstwo Olivera Cromwella, XVII wiek, który wprowadził dyktaturę purytańską pod ładnie brzmiącą nazwą rządy Lorda Protektora. I przywrócili rządy monarchiczne w wersji co prawda rewolucyjnej, bo heretyckiej, ale jakoś
zakotwiczone w tradycji. Mamy na myśli restaurację Karola II Stuarta. A co najważniejsze, króla, który na łożu śmierci konwertuje na katolicyzm. Jego następca, brat zresztą, Jakub II, został obalony w wyniku protestanckiego zamachu stanu, stając się kolejnym mitem założycielskim po akcie supremacji Henryka VIII, tego heretyckiego i rewolucyjnego państwa. Zgodnie z ustawami konstytucyjnymi, po przewrocie zwanym chwalebną rewolucją roku 1688, po angielsku to jest Glorious Revolution, król panuje z woli protestanckiego ludu. Tak to zostało sformułowane. Nie z woli Boga. Tak? I to była rzeczywiście rewolucja. I dla katolików w tamtym czasie tolerancji oczywiście nie było. I teraz dziś Karol III ślubuje podtrzymywać protestanty z Wielkiej Brytanii oraz chronić Kościół Anglii i jego dostojników. W tym czasie, powiedzmy, w kościele świętego Józefa w Londynie, będącym we władaniu Bractwa Świętego Piusa X, katolicy modlą się o nawrócenie króla. I to jest właśnie nasz stosunek do tej całej koronacji. Bo tutaj nie chodzi o kooptację do liberalnej, masońskiej monarchii, co może sugerować udzielenie błogosławieństwa królowi Karolowi przez katolickiego arcybiskupa w Westminsteru, kardynała Wincenta Nicolasa. To jest w ogóle ewenement, ale to jest, to wszystko zostało tak, powiedzmy, w duchu Karola takiego trochę, no z jednej strony wie, że katolik powinien być jednak, tak, bo widzę, że załatwił te relikwie, ale ta cała treść protestancko-masońska, synkretyczna została zachowana. I aby było zabawniej, po raz pierwszy na życzenie właśnie nowego króla w ceremonii koronacji obecni byli przedstawiciele innych wspólnot chrześcijańskich. Obok kardynała Nilsona, katolika, był obecny grekokatolicki arcybiskup Wielkiej Brytanii, Nicholas Lausias, oraz przewodnicząca wolnych kościołów Helen Cameron. Nowością jest również to, że przed koronacją Karol III złożył obietnicę chronienia wszystkich relikwii. Ponadto po ceremonii zostało odczytane wspólne pozdrowienie wszystkich religii od króla według programu uroczystości jako sąsiedzi w wierze, tak? I więc pozdrowienia król przesłał wyznawcom judaizmu, islamu, hinduizmu, buddyzmu i oczywiście sików, którzy licznie zamieszkują Wielką Brytanię. Czyli mamy, proszę Państwa, synkretyczny cyrk. Podsumowując, monarchia brytyjska to monarchia rewolucji tak w formie, jak i treści. W formie, jeżeli mówimy o formie, to galowy, czerwony kolor żołnierzy asystujących przy parawanie zakrywającym namaszczenie króla nieświętymi olejami. Tak, to są te słynne czerwone kurtki armii nowego wzoru, czyli tej purytańskiej armii Olivera Cromwella. A jego pomnik stoi przed brytyjskim parlamentem. Oczywiście na pewno były jeszcze gratulacje od Wielkiej Loży Narodowej Anglii, składające gratulacje koronacyjne, zapewniające o swojej lojalności, no i pewnie Karol III, choć osobiście nie jest masonem, zapewnił o swoim niezmiennym poparciu dla idei wolnomoralskiej ze strony monarchii. I to wszystko, część informacji, które mamy, korzystamy z rozmowy Taylora Marshalla z Charlesem Columbem, takim monarchistą amerykańskim. To jest po angielsku, po polsku ten odcinek nazywa się Koronacja dobra czy zła. I co powiedział Charles Columb? Że angielscy katolicy tradycjonaliści to najwięksi lojaliści. No oczywiście tak trudno nam to pojąć, ale on to wytłumaczył, że to jest przez krew męczenników, tak? Znaczy jak gdyby pozostają, jak Thomas More pozostał wiernym monarchii, tak, królowi
Henrykowi, który go skazał na śmierć. Przez krew męczenników, tak. Ale oczywiście to są typowe klimaty angielskie, brytyjskie. Anglia jest sama w sobie ciekawa i dziwna, więc życzymy nawrócenia króla przez krew wszystkich męczenników katolickich. No tak, tutaj trzeba dodać, monarchia to jest chyba jeden z niewielu przejawów, objawów istnienia na co dzień bezobjawowej monarchii brytyjskiej. Bo ta monarchia jest równie bezobjawowa jak większość dzisiejszych monarchii. Również papiestwo jest coraz bardziej bezobjawowe. To w końcu też monarchia. Ja właśnie jak chcę kogoś zagiąć, to zadaję mu podchwytliwe pytanie, jaka jest jedyna monarchia elekcyjna w Europie, i wtedy się zapowietrza. Chodzi mi o państwo watykańskie. Natomiast no tutaj mamy jakby relikty, resztki i widać. Natomiast to jest tylko ornament, niestety. To nie jest fakt. A poza tym to w ogóle Karol III jest uzurpatorem, więc nie ma co gadać. Ale no miejmy nadzieję, że może kiedyś dojdzie do nawrócenia. No skoro doszło do takiej sprzeczności, że Paweł VI, wprowadzający te wszystkie innowacje soborowe, również ekumenizm, kanonizował też przecież grupę męczenników angielskich, o czym mało kto pamięta. A to właśnie, czy nie pamiętam już, czy kanonizował, czy raczej beatyfikował właśnie grupę męczenników Anglii i Walii, kilkudziesięciu. No gest wybitnie antyekumeniczny, tu chyba się pan ze mną zgodzi. No nie, to oczywiście. No ale tak. To była epoka przejściowa, tak? Znaczy i ekumeniczna, i antyekumeniczna, tak jak Paweł VI, papież pełen sprzeczności, jak to wielu wierzy. Pytanie, czy Franciszek dzisiaj by kanonizował jakiegoś męczennika Anglii i Walii? Śmiem wątpić. Ale dobrze, zostajemy u anglosasów, idziemy do Ameryki. Na kanale Universal Woman można zobaczyć wiele shotów z konsekracji kościoła St. Mary w Kansas, sfilmowane przez wierną. Sama jechała z pielgrzymką z parafii. W autokarze uczyli się hymnu na konsekrację. No podejrzewam, że parafii tradycyjnej. Pokazała relikwie świętego Piusa X w kościele. Oraz tutaj ekstrapolując nasze polskie nazewnictwo, tak zwane akwarium, czyli takie miejsce, gdzie no, mogą się zamknąć i widzieć jednocześnie, jak przebiega liturgia, rodziny z małymi dziećmi. Tutaj w Trące u nas w Zgierzu jest taka boczna salka, ona nie jest przeszklona, co prawda, i przez analogię jeden z wiernych nazwał ją małpiarium. Jest na chórem i to akwarium w Kansas jest pod chórem na pierwszej kondygnacji i widzimy taką scenę właśnie, której nie zobaczycie Państwo w nowusie, tylko w tradycji, czyli jak to przybyli na konsekrację księża odprawiają msze święte w bocznych ołtarzach i piknik wiernych po konsekracji na trawie przed kościołem. Wielkie święto tradycji katolickiej. Szoty można znaleźć pod tytułem Post Consecration Party on the Lawn in St. Mary's, Kansas. Tak, tak, to jeszcze chcieliśmy się cieszyć z naszymi braćmi i siostrami w Stanach, bo rzeczywiście no, wielkie święto, wszyscy uważają, że to jest triumf kościoła, czy kościoła, no i tradycji katolickiej, wszyscy się cieszą, więc tylko czekać na błogosławione owoce. No i oczywiście, żeby nie było słodko, proszę Państwa, mamy informacje ze stanu Pensylwania. Ja o tym stanie wspomnę, że tam to jest taki stan, gdzie w szkołach publicznych pisze się takie opowiadania, jak to dobrze być LGBT, jak to jest akceptowalne i tak dalej. Film na ten temat mogą Państwo znaleźć na kanale Odpowiedzialny Gdańska, ale to tak na marginesie, więc idą dalej, już nie LGBT. Otóż niedawno amerykański sąd orzekł, że okręg szkolny Sauksson Valley w Pensylwanii musi zezwolić świątyni szatana, to jest skrót TLC, na korzystanie z obiektów szkolnych dla klubu
poszkolnej szkoły szatana. No, widać, to jest taka jakaś instytucja szkolna, która, instytucja, w której mogą organizacje pozaszkolne uczestniczyć, a dokładnie nazwa tego całej imprezy to jest Satan After School Kids Club Spotkania. I proszę Państwa, jak Państwo zobaczą zdjęcia, no to po prostu przerażające, czyli przerażające, no po prostu no, aż słów brakuje. Więc ja bym tak z przyjemnością, i tutaj mi się też przypomniało, ja bym tak z przyjemnością zapytał księdza Bonieckiego, który swego czasu bronił muzyka i satanistę Adama Nergala Darskiego, czy to też jest tutaj jakiś jasełkowy diabełek, bo on tak argumentował, broniąc Darskiego, tak? A może to już jest naprawdę jawny satanizm w szkole publicznej? A w Polsce satanizm zaczyna się naiwnie i folklorystycznie. Na stronie Echo Dnia czytamy, że w Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich Łysa Góra, inaczej zwany Parkiem Legend w Nowej Słupi, powstaje kolejna wyjątkowa atrakcja turystyczna, ściśle związana z dziedzictwem kulturowym naszego regionu. Park Legend będzie łączył w sobie formułę nowoczesnego muzeum z salami wystawowymi, kinem, strefą edukacyjną i rozrywkową oraz zewnętrznym amfiteatrem. Turyści będą mogli liczyć na moc wielowymiarowych wrażeń, słodko napisane tymczasem wewnątrz sabaty czarownic i symulatory lotu na miotle. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu, który został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-20. No, proszę Państwa, zły nie śpi i nie pamiętam, bo to być może jakiś z tych księży, którym potem za przeproszeniem odwaliło, to mówił, ale pokrzykiwał i miał w tym wiele racji. Uwierzcie w szatana, skoro już wierzycie w Boga, bo niestety wielu tych, co wierzą w Boga, nie wierzą w istnienie mocy piekielnych, no i kiedy już się przekonują, jest za późno, że to jednak też jest zagrożenie. Nie będziemy tutaj iść w stronę charyzmatyków, którzy widzą, prawda, jakieś symbole i zagrożenia duchowe na każdym kroku, ale no nie bagatelizujmy tego. Jasełkowy diabeł już zaczyna być realnością. Więc proszę Państwa, małe zaskoczenie. Teraz jesteśmy we Lwowie, na dawnych terenach polskich, na Rusi Czerwonej. I otóż, co czytamy na Facebooku? Przeczytam po ukraińsku. Duszpasterstwo wiernych latyńskiej tradycji u Lwowu. Tak? I tutaj zapraszają na mszę świętą w obrzędzie dominikańskim. Jeszcze tutaj przypominają, że msza święta, stara msza święta odprawiona jest w kaplicy Kurii pod adresem Winnica. No i tutaj reklamują się, że to są też na Telegramie, a Telegram jest akurat w sferze ukraińsko- i rosyjskojęzycznej bardzo popularny. No i tym wszystkim administruje Una Voce Ukraina. I to się w ogóle jeszcze bardziej się tam zdziwiłem. Czy tutaj chodzi o powiedzmy nielicznych już tam Polaków, którzy poszli w kierunku tradycji łacińskiej, czy może chodzi tutaj o konwertytów albo ex-katolików ukraińskich, którzy wybrali rytm łaciński. Nie wiemy. No więc, a ja jeszcze bardziej, że to się wszystko dzieje u Dominikanów, a jak wiemy, no, jakby Dominikanie eksportują tam swoich ludzi. Jak wiemy, w Polsce co klasztor, to jest problem z jakimś Dominikaninem. Ostatnio jeden z Wrocławiu przeszedł do Lutrzyków, no jak się okazuje, zrobił to pod wpływem pani pastorki. Tak jest. I oczywiście Gazeta Wyborcza pieje na ten temat. I teraz, no więc właśnie, jak już jesteśmy o Dominikanach, ja zadzwoniłem do Jamnej, do klasztoru, gdzie była taka kontrowersja, czy po przeniesieniu ojca Marka Grubka z Jamnej do Jarosławia będzie msza święta Starego Rytu. No jest, znaczy dosłownie brzmiało, jeszcze jest. Tak mi odpowiedziano w telefonie. Więc tyle u Dominikanów.
Stanach, we Lwowie i w Jawie. No to jeszcze jak wygląda ta sprawa z tradycją na Ukrainie, to ja będę musiał zasięgnąć, że tak powiem, języka, ale no przecież i księża z Bractwa Świętego Pisa X bywało, że jeździli rzadko, bo rzadko, ale na Ukrainę. No jest tam całe grekokatolickie bractwo tradycyjne, pamiętajmy. Widzimy, że no co kraj to obyczaj, co diecezja to herezja. W Polsce dominikanie są raczej heretyccy, a w archidiecezji lwowskiej, starej polskiej archidiecezji, zdarzają się dominikanie katoliccy. Można? Można. Natomiast jeszcze wrócimy na chwilę do spraw związanych z mocami piekielnymi. Szatan w akcji już bolesnej. Nieznany sprawca zaatakował 80-letniego księdza Leona Czerwińskiego, byłego proboszcza parafii Królowej, Matki Bożej Królowej Polski w Pionkach koło Radomia. Do zdarzenia doszło w piątek 5 maja. Do pobicia kapłana doszło na wysokości boiska zespołu szkół średnich w Pionkach. Ksiądz Leon Czerwiński, wracając z posługi od chorych, został zaatakowany, przewrócony i pobity przez mężczyznę. Ksiądz ubrany w strój duchowny, komrze z bursą z olejem chorych, wracał na plebanie po odwiedzeniu chorych, do których szedł z Najświętszym Sakramentem. Dla sprawcy ten fakt, ani to, że atakuje starszą 80-letnią osobę, nie miały znaczenia. Być może zrobił to tylko dlatego, że był to ksiądz, osoba duchowna. No ja akurat jestem przekonany, że zrobił to właśnie dlatego, no bo... No to nie ma wątpliwości. Niektórzy tam mieli wątpliwości, kiedy na przykład w listopadzie, jeśli dobrze pamiętam, pobito na śmierć jakiegoś księdza. Och, nie pamiętam już miejscowości, chyba to było gdzieś na Mazowszu, ale głowy nie dam. No bo nie wiadomo, czy był w stroju duchownym, czy nie. No tu już mamy jasność, proszę Państwa. I to są skutki różnorakiej propagandy, również sianej przez niektórych polityków. No kto sieje wiatr, zbiera burzę. No a Kościół się temu jakoś szczególnie nie przeciwstawia. No to też niestety obrywają właśnie tacy księża za bierność biskupów. Tak, i tutaj apel do ojca Boniackiego, kolejny raz przywołujemy go, niech się wstawi, niech egzorcyzmuje tą miejscowość, bo to na pewno chodzi o działanie złego. Więc proszę Państwa, wizyta Franciszka na Węgrzech wzbudziła różne konteksty polityczne, ale akurat nie o tym, ja był tam w kwietniu, nie o tym będziemy mówić, ale co tam powiedział, tak, co tam powiedział. No więc po raz kolejny mamy dowód, że Franciszek naprawdę jest niechętnie, emocjonalnie niechętny, tak bym powiedział, i intelektualnie wobec postawy katolików kultywującą mszę świętą sprawowaną w tradycyjnym rycie. No i jak podał jak zwykle czujny portal Laicity News, Franciszek ostro skrytykował katolików oddanych tradycyjnej liturgii i praktyce kościoła, a to się właśnie stało podczas spotkania z kolegami, z jezuitami kolegami, współbraćmi na Węgrzech 29 kwietnia. No i teraz parę cytatów. Franciszek odpowiadał na pytanie o to, jak pogodzić Kościół z rzeczywistością, która już wkracza poza współczesność. Jak znaleźć głos Boga, kochając swoje czasy. No jak zwykle ten problem dostosowania się do nowych czasów, to jest jakaś obsesja od czasu Soboru. No i teraz odpowiedział papież, co nam powiedział. Teoretycznie nie wiedziałbym, jak na to odpowiedzieć, ale z pewnością wiem, że Sobór jest nadal w trakcie wdrażania, odparł papież. Podkreślił, iż asymilowanie Soboru zajmuje stulecie. Odnoszą się zaś do katolików oddanych tradycyjnej mszy oraz praktyką liturgiczną zakorzenioną przez wieki przed Watykanem II, dodał, i to jest cytat, wiem, że opór jest straszny. Istnieje niesamowite poparcie dla restauratorstwa, które nazywam zacofaniem. I tutaj błędnie już cytuję list do Hebrajczyków, nie wiem, czy on błędnie, a może nawet fałszuje, bo to tutaj wychwycono, że tutaj źle Franciszek zinterpretował. Podobnie jak błędnie zinterpretował świętego Wincentego z Lerynu, którego przywołuje, tak? No i już i dodaje w duchu nauczania Franciszkowego, znowu cytat,
Dzisiejszym niebezpieczeństwem jest indecisimo, to jest już PH24 przetłumaczyło, reakcja przeciw nowoczesności. To choroba nostalgiczna, dlatego zdecydowałem teraz uzyskanie zezwolenia na celebrowanie według mszału rzymskiego z 1962 roku jest obowiązkowe dla wszystkich nowo konsekrowanych kapłanów. Po wszystkich niezbędnych konsultacjach zdecydowałem się na to, ponieważ widziałem, że dobre środki duszpasterskie prowadzone przez Jana Pawła II i Benedykta XVI są wykorzystywane w sposób ideologiczny. Tutaj moja gloza, co to znaczy? Dla wycofywania się. Trzeba było przerwać to zacofanie, którego nie było w duszpasterskiej wizji moich poprzedników, powiedział Franciszek. No chciałoby się powiedzieć, Roma locata causa finita, czyli Rzym przemówił, sprawa skończona, no ale drogi Franciszku, nie tym razem. No nie tym razem, zresztą tutaj Franciszek mi przypomina tych wszystkich, jakbym widział różnorakich sekretarzy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, którzy pokrzykiwali, że nie ma odwrotu od socjalizmu jedynie słusznej drogi, a potem się okazało, że jest odwrót. Niespodzianka. Więc niech, że pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Watykanu tam sobie pokrzykuje, a my robimy swoje. Zostajemy jednakże właśnie przy pierwszym sekretarzu Komunistycznej Partii Watykanu. Na Węgrzech doszło do jeszcze jednego spotkania, czyli spotkania ze schizmą. Z Władyką Hilarionem. Materiał poglądowy to właśnie wypowiedź Władyki Hilariona pod tytułem What did Metropolitan Hilarion say to the Pope of Rome? Co metropolita Hilarion powiedział papieżowi Rzymu? Wypowiedź została opublikowana na angielskojęzycznym kanale prawosławnych Jezus Portal. Na początek kilka słów o biskupie Hilarionie. Imię świeckie Grigorij Waleriewicz Alfiejew. Urodzony 24 lipca 1966 roku w Moskwie. W latach 2009-2022 przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Stosunków Cerkiewnych Patriarchatu Moskiewskiego. Od 22 po sprzeciwie albo sceptycyzmie co do wojny na Ukrainie metropolita budapeszteński i węgierski. I całych Węgier być może taka jest właściwa terminologia. Do klasztoru wstąpił po zakończeniu służby wojskowej jeszcze w Związku Radzieckim w roku 86, czyli człowiek też niewątpliwie zdolny, bo po studiach filozofii w Oksfordzie między innymi. Od 2002 biskup i potem, jak już wspomniałem, przewodniczący tego Wydziału Zewnętrznych Stosunków Cerkiewnych z tytułem biskupa Wołkołamskiego, wikariusza eparchii moskiewskiej. Niewątpliwie jest to sprawny dyplomata. Z Janem Pawłem II spotkał się raz, z Benedyktem 4 razy, a z Franciszkiem, uwaga, aż 14 razy. Musi być chyba niezłym aktorem. I co powiedział? Wspomina, że swego czasu w rozmowie z Franciszkiem Hilarion poprosił o głowę świętego Mikołaja, chytrze, jak to moskwicianie potrafią robić, trochę bezczelnie, bo chcieli w cerkwi rosyjskiej stworzyć miejsce kultu równoległe do włoskiego Bari, gdzie ten święty Mikołaj spoczywa. Franciszek zachował przytomność umysłu i odpowiedział, że jak da głowę, to mieszkańcy Bari, gdzie ciało świętego spoczywa, skrócą go o głowę. Ostatecznie skończyło się na 10 cm kosteczek. To typowo moskiewska metoda. Stawiamy cel maksymalny, a zadowalamy się 10-centymetrową kosteczką. Biskup zresztą w Bari tłumaczył, że rzeczenie jest niemożliwe, bo ciało jest w potężnej krypcie pod ołtarzem, być może by nikt nie wykradł. Jest tam tylko mały otwór, by specjalną chochlą. Co roku pobiera się około 3 szklanki pachnącego oleju zwanego myronem, to właśnie taka relikwia, którą biskup błogosławi wiernych, później olej jest rozprowadzany. Ale papież postawił na swoim, trzeba było kuć sarkofag, żeby schizmatyk został zadowolony. No, dodajmy, że Franciszek za każdym razem całuje medalion, chyba biskupi, oznaka biskupia Władyki. Przed Żydami klęka, schizmatyków całuje. No, taki to jest właśnie, no, papież, czy jak to już nazwałem,
nazwałem tam pierwszy sekretarz. Ostatnie spotkanie miało miejsce 29 kwietnia w nuncjaturze apostolskiej w Budapeszcie i jak podaje Hilarion, trwało 20 minut, nie dotyczyło spraw politycznych, a miało charakter spotkania między starymi znajomymi. No, czyli schizmatycy są starymi znajomymi, ale nie tradycjonaliści. Tak, tak, a dla wiernych tradycji rosyjski knut i kozacka na hajkach chciałoby się... No być może poszedł na korepetycję. Może poszedł na korepetycję, dokładnie, proszę Państwa. Notabene, o tu przepraszam, to tylko wtrącę, ja pamiętam jak właśnie mówiono o praktykach w polskim prawosławiu, no że generalnie tutaj metropolita prawosławny polski też nie przebiera w środkach. Jak kogoś wzywa na dywanik, no to już jest naprawdę, naprawdę źle i się wszyscy boją. No tak. Więc proszę Państwa, no mnie to wkurzyło, bo że po prostu, że takie szczodrość stolicy apostolskiej. Zresztą znalazłem, że Paweł VI przekazał takie dwie relikwie świętego Mikołaja, te też tam właśnie z Barii, ale jako, że to było podczas zimnej wojny, no to dostały to schizmatyckie kościoły na zachodzie. No więc jeżeli jesteśmy już u relikwiach i o tym rozmawiamy, to proszę Państwa, w Kwidzynie, w tamtejszym duszpasterstwie tradycji łacińskiej w diecezji elbląskiej, kaplica jest to sióstr benedyktynek, to jest taka dawna kaplica ogrodowa letnia, ona jest pod wezwaniem Najświętszego Serca. Jutro, 14, znaczy Państwo to już posłuchają później, będzie wystawienie relikwii, to Józef Sanchez del Rio, to jest ten słynny 15-letni męczennik z czasów wojny domowej, zwaną Christianą. Tutaj Państwo to pewnie film wszyscy znamy. No, ta postać też już znana jest w Polsce. No więc tutaj może takie małe wspomnienie, że po dostaniu się do niewoli, a dostał się do niewoli, bo oddał swego konia do dowódcy, oferowano mu, że dla uniknięcia śmierci dostanie wypłatę 5000 peso albo dobrowolnie wstąpi do państwowej szkoły wojskowej. Wybrał Chrystusa Króla. W dniu egzekucji Józefowi przecięto skórę na stopach, zmuszono go, by krwawiąc o własnych siłach poszedł na cmentarz. Przed wykopanym grobem pchnięto go nożem. Wcześniej, po raz ostatni, żądając wypać się wiary, ofiary wybrując zamian darowanie życia, wówczas zawołał Viva de Cristo Rey, prosząc, by go rozstrzelano. Kapitan żandarmerii ustrzelił go z pikletu, chłopak padając zakreślił krwią znak krzyża na ziemi. No oczywiście był torturowany i wspaniała postać. W zasadzie możemy się też jak modlić o wstawiennictwo, żebyśmy o łaskę Ducha Świętego męstwa. No i od kaplicy fizyjskiej będzie czuwanie i błogosławienie relikwiami. No brawo dla aktywności. To wszystkim to jest nam potrzebne. Tak, na pewno. I tutaj zresztą pamiętam, że w jednym z kazań, kiedy było bierzmowanie w Warszawie, to było parę lat temu, właśnie do José Sancheza del Rio też nas wiązał, chyba to był biskup Tissier de Malleret w bractwie. No to jest właśnie jeden z tych wzorów dla katolików, którzy teraz tak cierpią, ale często na pluszowych krzyżach. Natomiast wracamy do Rzymu. Kościół świętego Jana na Lateranie jest ciągle profanowany. Po heretyckich ceremoniach anglikańskich przyszedł czas na monofizytów. Choć niektórzy podają trochę błędnie, ale nie do końca schizmatyków. W ramach tak zwanego dialogu ekumenicznego papież Franciszek zaprosił do Watykanu patriarchę Tawadrosa II z Aleksandrii z koptyjskiego kościoła ortodoksyjnego, jednego z kościołów tak zwanych przedchalcedońskich, czyli kościołów, które się oddzieliły od kościoła rzymskokatolickiego przed soborem w Chalcedonie, który się odbył, uwaga, w roku 451. Chodziło, który rozstrzygnął spory wokół tego, jaką naturą dysponował Pan Jezus, że była to i natura boska, i natura ludzka. Monofizyci twierdzili, że to była jedna natura bosko-ludzka. Ten błąd został potępiony, a niektóre kościoły jakby ten błąd zachowały.
To nie tylko koptowie, na przykład Kościół Ormiański, przy całej sympatii dla naszych tutaj przyjaciół Ormian, Ormiański Kościół Apostolski również wyznaje ten błąd. A jest mu, są mu udostępniane kościoły katolickie na kult. No to. Ale no, przykład idzie z góry, ryba psuje się od głowy. Nie skończyło się na kurtuazyjnej rozmowie. Przywódca wspólnoty koptyjskiej zasiadł koło papieża podczas audiencji generalnej. Ustawiono dwa krzesła, jakby jako równi sobie, papież, głowa kościoła, a z drugiej strony lider odłączonej wspólnoty od tego mistycznego ciała Chrystusa. Po wysłuchaniu ekumenicznej nowomowy na audiencji generalnej odbyła się liturgia sprawowana przez schizmatyckiego patriarchę w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Za organizację liturgii odpowiadał ojciec Martin Braun, urzędnik tzw. dykasterii do spraw popierania jedności chrześcijan. Obawiamy się, że nie jest to najgorsza i ostatnia ze złych informacja z tej rzymskiej bazyliki, bo jak widzimy, ekumenizm przyspiesza. Tak, przyspiesza, proszę Państwa, więc idziemy w teraz powiemy coś o muzyce, która może i łagodzi obyczaje, ale na pewno nas katolików wiernych tradycji wprowadza w rzymską liturgię, w rzymską liturgię i koi nasze serca po tych wszystkich wiadomościach. Otóż jednym z takim przejawem powrotu tradycji w Polsce, ale też może gdzie indziej, jest śpiewanie nieszporów online. I robi to regularnie. Oficjum online, to na Facebooku mają swoją stronę, działają w ramach fundacji Lumen de Lumine. I w maju to powiem, że jeszcze zostały te nieszpory 17, 25 i 23 maja. No i te same środowisko organizuje w lipcu drugi ogólnopolski kurs chorału gregoriańskiego we Wrocławiu, dokładnie w kościele na Piasku, czyli Państwo tutaj, no wiadomo, oni muszą też widzieć, no, jeden z organizatorów jest organistą, więc tutaj jest takie środowisko przenikające się indultowe. Natomiast były odśpiewane, i tutaj już jakby to już jest historia, 8 maja w Bazylice Świętego Stanisława w Poznaniu Fundacja Świętego Benedykta i Poznański Katarzys Festival. No tutaj na tym festiwalu tutaj ściągany jest Marcel Perek, ale tutaj oczywiście na tych nieszporach nie. Były tradycyjne nieszpory śpiewane ze słynnym oficjum rymowanym Dies ad celebris. Była to jedno z najpopularniejszych oficjów średniowiecznych Polski, poczynając od epoki wkrótce po kanonizacji świętego Stanisława. No i z tego właśnie oficjum pochodzi słynny hymn Gaudem Mater Polonia, i to jest też ewenement, że my śpiewamy, śpiewamy średniowieczne pieśni, i my nie, rzeczywiście, my Polacy nie jesteśmy z tego postmodernistycznego świata. Także można zadać pytanie, a dlaczego nie w tych kapitułach katedralnych, tyle mamy tych biskupów, nie organizowano tego dnia właśnie uroczystych nieszporów, tak? No cóż, no nie potrzeba, skoro już nawet krzyż jest elementem, cytując arcybiskupa krakowskiego, niekoniecznie ważnym, to jakieś nieszpory tym bardziej są elementem niekoniecznie ważnym. No niestety, taki mamy klimat. Ale pięknie, niech tam śpiewają, byleby za śpiewem. No, mimo wszystko życzymy sobie, żeby oprócz pięknych śpiewów i westymentów również poszła za tym katolicka doktryna, katolicka wiara. I myślę, że tu kończymy. Tak, tutaj kończymy. Ja tylko powiem Państwu, że dzisiaj była premiera filmu Ukryty Skarb Kościoła, to jest małżeństwa, tylko nie pamiętam nazwiska, z Bydgoszczy. My go omówimy w następnym programie. W następnym odcinku. Ja powiem tylko, że całe spektrum wszystkich znanych i nieznanych osób, ale już i na tym kończę, kropka, stop. Także do zobaczenia i mam nadzieję, że zobaczą Państwo
studio łódzkie tym razem, czy przegląd tradycjonalistyczny ze studia łódzkiego. Ja też mam nadzieję. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Dziękujemy. Z Panem Bogiem.